Siemanko, z tej strony Borsuk i witam Was w kolejnym odcinku z yy, osiągnąć osiągnięcia. E, czekajcie, ja sobie tylko ściszę mikrofon. Okej. Okay. ściszę mikrofon i zaczynamy kolejny odcinek. E, tym razem jak już tu widzicie poczekałem trochę urosło zboże, tak więc zetniemy sobie szybko je. I będziemy mogli zrobić chlebek. I prawdopodobnie kolejne osiągnięcie będzie przed nami, za nami. Przerw na chleb, dokładnie. Idziemy zrobić chlebek. Chleb, 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 chleb. chleb. Pyszny chleb, zaraz go zjemy nawet. E, dobra, mamy pieczenie chleba, jesteśmy piekarzami. E, tutaj kłamstwo to jeszcze, e, jeszcze nie. I tutaj, rozmnoż dwie krawy za pomocą pszenicy. To jeszcze też nie możemy. No i musimy w tą stronę i złów i upiec rybę. I na torach diamenty. Ten diamenty chciałbym zrobić w tym odcinku. Ponieważ jak widzicie, może nie widzicie, a może widzicie, tam troszeczkę powiększyłem, czekając na to zboże i nie chciałem was zanudzać złym kopaniem. E, tutaj trochę bruku tego zebrałem, no cobblestone a. ja nie, jakoś nie, nie przepadam za polskim tłumaczeniem, wreszcie wolę mówić kobyl albo cobblestone. E, I dobra, i teraz będziemy potrzebować troszeczkę żelaza, żelazo jest na dole, zaraz wam pokażę. Przez całą drogę, jaką kopałem na sam dół, znalazłem troszeczkę surowców, ale, ale troszeczkę jest to dosłownie. Widzicie tutaj, trochę tego węgla mamy? Troszeczkę węgla, o, nawet więcej niż troszeczkę. Mam nadzieję, że nie będę musiał się jakoś tam dobijać na górę. O, jeszcze tutaj niewiele widzę. Słońce mi świeci na monitor. Niby mam rozjaśnioną grę na maksimum. Ale jednak i tak niewiele widać. Dobra, na razie tutaj koblem dam. Nie, węgiel, chodź, chodź tu. O, mamy. Ok, i tutaj mamy żelazo. Żelaza prawdopodobnie będzie 4 kawałki, jak to zwykle bywa z żelazem. A nie, więcej, chyba 5 jest. Jeżeli dobrze liczę, dobrze liczę, źle liczę. Obrzędnicza, 5. No i tyle. Tu jeszcze chyba żelazo gdzieś jest. Gdzieś tu było żelazo jeszcze przy ścianie. O, tu jest. No i tutaj jeszcze to żelazo mamy. I tyle z surowców, które kopałem do 20, 20 piętra. No tutaj jest, to jest 20. A tutaj jest... Tutaj jest... Jest, jest, jest... Jest 17. W ogóle jak zauważyliście... Nagrywam w 60 klatkach. O dziwo. Niby ustawiłem. Chyba nie ustawiłem Frapsa na 30. Ale przynajmniej będzie trochę płynniej. O ile nagrywam? Czekajcie, zaraz zobaczę jeszcze. Du, 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 du. Nagrywam, ok. Zrobiłem form... Sformatowałem sobie dyski i... Teraz, jak widzicie, jest dużo lepiej. Tutaj będzie moja kopalnia. Jak już wiecie, pewnie większość z nas zna ten schemat, bo to jest najbardziej wydajny. Wiecie, tutaj sobie kopię, widzę blok ten i ten. Robię sobie tutaj dziurkę, widzę ten i ten, ten blok. No i wiecie, mam stuprocentowe wydobycie. I troszeczkę pokopiemy. Prawdopodobnie zrobię tutaj mm, timelapsa. To wiecie, przyspieszenie po prostu. Żebyście... Jakoś tak nie nudzili się za bardzo. A ja w tym czasie może będę coś mówił, zobaczę, może jakoś dogram jeszcze głos wtedy, kiedy będzie timelapse. Tak więc nie będziecie sami, nie opuszczę was. Będzie... Będziecie słyszeć przyszłego mnie. Dobra, teraz tak. Potrzebujemy się rozkopać, ale nie mamy za bardzo. A nie mamy. Mamy, mamy. Troszeczkę wykopałem, zniszczyłem jedną drzewko przed domem mamy trochę tego, 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 tego drewna. O, miałem pochodnie. Dobra. Okej. Okay. Idziemy na dół e, troszeczkę. Powiem wam tak, niewiele minęło was. E, tutaj tylko kopnęłem to. E, tak jak powiedziałem, że chciałbym nagrywać 100% tego, e, co robię tutaj. E, tak więc wszystkie takie różne rzeczy typu na przykład kopanie i tak dalej i tak dalej. Ale powiem wam szczerze, że jednak to jest nudne i nie chcę was zanudzać. Chcę, żebyście wiedzieli, co ja robię, ale nie chcę was zanudzać. Myślałem też nad liveami, bo Minecrafta dam radę utrzymać robiąc transmisję na żywo. I wiecie takie livey wieczorne. Ja w sumie tam, wiecie, można ze mną popisać, jeżeli ktoś by chciał. Jeżeli nie, to po prostu ja sobie mam włączonego live'a i mówię. Nie wiem, czy był, raczej byłbym sam, ale jeszcze mógłby ktoś dojść i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, jak to działa. No i byłoby trochę przyjemnie. Ale teraz ja tutaj sobie pokopię. Jak znajdziemy, obyśmy znaleźli jak najszybciej diamentu. Diament, chociaż jeden diament, żebyśmy mieli. I tak. No tu teraz zrobię szybko time i słyszycie się z przyszłym ja. Czego on ode mnie wymaga? Jest. Dobra. Um, tak więc. Yy... Który to w ogóle jest odcinek? Trzeci. No bo z przyszłym ja to dość dosłownie to brzmi, bo jestem praktycznie miesiąc po nagrywaniu tego. Ale no mam nadzieję, że mniej więcej Wam coś poopowiadam. Co, wy, co, co mógłbym Wam powiedzieć, czego ja tam wcześniej nie mówiłem? Nie, no wszystko powiedziałem w audiologu, to nie poopowiadam, a szkoda. No cóż, ile ja mam tu nawijać? Prawie 8 minut, to jezu. Dobra, tak więc zdradzę Wam mniej więcej to, że planuję zrobić nową serię z gry klasycznej. Tak, jak właśnie skończyłem nagrywać ją, więc mogę mniej więcej zdradzić, ponieważ wyślę ją na YouTube'a. Po prostu planowałem zrobić coś takiego, że. Nie wyślę jej, póki nie skończę całej, e, całej rundy. Tak jakby. No i skończyłem właśnie. I, i tak patrzę, mą do zrenderowania Minecrafta. A, no to sobie zrenderuje. No i co? I tagle ci każe taki o stary ja ci powie. A, niech ten nowy coś się poopowiada. Ja sobie wezmę i pokopię na spokojnie. Nie chce mi się gadać. Mniej więcej tak to brzmi. No cóż, powywam tak że teraz jest ten cały time-lapse time yy, i za dwa odcinki znowu będzie. Więc znowu się usłyszymy. No cóż, takie życie. To wam mogę zdradzić. A do, do czego będzie ten time-lapse, nie powiem wam. Bo tego jeszcze nie odkryję w tym odcinku, więc nie będę spoilerował. A, ja w sumie już zaspoilerowałem, że ja odkryję tego w tym odcinku, więc coś na pewno będę do odkrycia w następnym. Ale dobra, ja nic nie mówię więcej. E, jeżeli chodzi o trz takie trzeszczenie, które teraz będziecie słyszeć, to e, dowiecie się mniej więcej e, w późniejszych odcinkach. Hmm. Albo w sumie powiem wam, żeby nie było. E, trzeszczenie jest dlatego, że ja sobie nogę poprawiam, bo ja dalej siedzę w gipsie. I muszę ją mieć wysoko. Ej, że nie mogę mieć spuszczonej na dół, na ziemi i tak dalej. No to wiecie, przesunęłem sobie taki drewniany kolebak, że można się bujać na nim. Tylko, że. Raz ktoś się tak bujał. Pewnie ja też nogą zahaczyłem. Nieraz się tak bujał, że ściany się odbijał i farba zaszła. I tak fajnie wygląda. Bo pokój mam na zielono, a tu nagle takie ten białe w takie ślady. Jakby z normalnie. I to, to krzesło tak piszczy strasznie, co na nie piszcze tego trzeszczy. No i cóż, no trzeba żyć. A muszę się poprawić, bo to tak niewygodnie jest, że cóż, już godz... prawie 4 godziny siedzę i nagrywam, bo 2,5 godziny nagrywałem tą Grenową, nową. Teraz ja bawię się renderingiem i edytowaniem całym, no to to jest, wycie. W sumie już nie muszę gardła zdzierać, ale mimo wszystko dalej to trzeba się bawić z tym wszystkim. Nie idzie tak jak teraz ten timelapse, no, to muszę to wszystko przesuwać. Wiecie, jakbym miał już nagrane audio, no to wiecie, tylko tu przesunąć, tu przesunąć, tam przesunąć i tak dalej, i tak dalej. O Boże, jeszcze muszę, zapomniałem, że nie dodałem muzyki, muszę dodać muzykę. Co ja w ogóle tutaj robię? A, kopię tom, tom, e, kopalnię całą. No cóż, no. No, okej, okay. żelazo strasznie duże jest. Powiem wam, tak sobie przypominam z Minecrafta, bo mówię, na, te odcinki, które wy będziecie oglądać, te trzy kolejne były nagrywane miesiąc temu i ja już nawet nie za bardzo pamiętam co i jak. Muszę nagrać z Minecrafta. A jak patrzę na tego time Lapsa, to nawet nie trzeba nic komentować. Tak można popatrzeć sobie i włączyć jakąś muzykę swoją, nie? <laughs> tak sobie tak patrzę sobie na chłopski rozum, to włączę sobie muzykę. Nieźle. Ja wszystko oglądam. Oglądam własne filmy. No. Coś jest nie tak ze mną, no, ale okej. Okay. Niech będzie. Dobra, co wam jeszcze tu poopowiadać ciekawego? Bo jeszcze mam później time Lapsa, jeszcze muszę coś na później zostawić. Więc, co by można było Wam powiedzieć? O mikrofonie wyjdzie z info, tych informacji całych, z tego audiologu. No to kurczę. W tym audiologu wyczerpałem wszystko, nie mogę Wam nic poopowiadać. A nie chcę mówić co się dzieje na ekranie, bo to jest za nudne. Wiecie, jeszcze jak coś się opowiada, to jeszcze jakoś tak zagaduję. Ale jak mam opowiadać o kopie tutaj, ja zaraz wyciągnę kolejny kilo, bo mi się ten skończył. No to w sumie nie chce się. No i nawet zanudza odcinek i nawet już, już bym wolał patrzeć ten ekran i słuchać jak ktoś jeszcze dopowiadał o zniszczył mi się kilo, muszę wyciągnąć kolejny. Okej, okay, kopię dalej. No bez je, No zresztą 4 godziny nagrywania jest Powiem tak, zacząłem nagrywać o północy, dokładnie o północy, bo chamsko jeszcze mi e, miałem ustawiony budzik, że o północy mam wstać e, i ten i zacząłem nagrywać, a ten nagle zaczął mi budzik dzwonić, wkurzyłem trochę lekko. No ale no cóż, no i zacząłem tak po, o, o północy nagrywać, no i już mam czwartą nad ranem i tak cały czas siedzę nad tymi filmami. Jednak to jest trochę roboty, ale powiem Wam tak, że e, opłacało się, bo niby te 4 godziny się przesiedziałem, ale mam nagrane bodajże 9 materiałów. E, 3, 4 z Minecraft'a? Coś, coś mi nie pasuje. 8 chyba materiałów. Raz, 2, 3, 4, 5 8 materiałów mam. 3 z Minecrafta i 5 z tej gry. Tej fajnej. Nie wiem, może powiem wam w następnym, w następnym Timelapse za za w drugim odcinku po tym. Ale nie, znowu to wtedy już pewnie i tak puszczę tą grę w tym czasie. Kurczę, nie wiem. Sam nie wiem. Dobra, powiem wam. Mm, bo widzę że już jeszcze mam trochę czasu to po, wam poopowiadam. Eee, za, zacząłem znaczy nagrałem już odcinki z gry Alien Nation eee, dlaczego tej gry ponieważ była jakieś kurczę dwa miesiące temu półtora miesiąca temu eee, wyprzedaż na w biedronce tak więc Pojechałem, najciekawsze gier już wyprzedali, ale znalazłem Alienation, które już miałem w liście planowanych. I to jest jedyna gra, którą kupiłem z planowanych. Tak więc kupiłem, przyniosłem do domu, zainstalowałem, pograłem trochę. Myślę, a czemu nie nagram coś z niej. No i nagrałem tryb wolny taki, czyli po prostu sobie wybrałem mapkę i tyle. Yy, I Boże, przestawiłem się kursor i myślałem, że już mi się czas skończył. Że nawijam cały czas, ale mimo wszystko już mi się czas skończył, ale nie, jeszcze chwilę mam. E, tak więc e, tryb wolny, czyli po prostu wybrałem sobie mapę, wybrałem sobie tam dwójkę wrogów e, i tak sobie zacząłem grać. No i to wszystko nagrałem, no i zrobiłem e, tryb szybkiego rozwoju, jak ja to mówię. Czyli później po prostu miałem tak bardzo kiepsko, że się załamałem już po prostu z tego co się zaczęło dziać w mojej wiosce po prostu już tak odruchowo zrobiłem wojsko i ruszyłem na gościa, bo masakra by było, ale sami zobaczycie. Naprawdę w, w, gra warta obejrzenia i mi się wydaje, że przyjemnie się ogląda, tak więc yy, czekaj. Poczekajcie na tą grę i zapraszam was jak najbardziej do oglądania. Widzę, że już mi się czas powoli kończy. Tak więc nie będę zaczynał nowego wątku żadnego, żeby się wyrobić w tym, bo tamten w sobie wymyślił tyle i tyle. No w sumie to ja wybrałem przyspieszenie, więc mogłem bardziej przyspieszyć. Wiecie, że w sumie nic nie widzicie i tak tylko przelatuje was obrazy tak szybko, jak struś pędzi wiatr. No, i mniej bym musiał mówić, no ale no cóż, wybrałem tak, wydaje mi się najlepiej, więc no cóż, tak, ma, tak, tak będzie, tak ma być. Dobra, widzę, że już mi się czas skończył, tak więc zapraszam Was do słuchania, starego ja. No i powracamy do mojego starego ja. I tak, znaleźliśmy diament. Tak więc nasza misja jakby już się skończyła. Teraz idziemy, musimy go wykopać. Gdzie ja tu miała tą drabinkę, a tutaj, tu schody, nie drabinka. Dobra. Idziemy teraz, żeby przetopić żelazo, robimy kilof i szybko kopiemy tego diamenta. Potrzebujemy chociaż jednego do zrobienia tego achievementu i będziemy lecieć dalej. Choć na ten odcinek planowałem tyle w sumie więc raczej nie będę przyspieszał, albo zrobię taki krótki odcinek, albo, przy, albo po prostu będzie dłuższy w normalnym czasie, bo widzę, że trwa 24 minuty. Ok. Trwa 24 minuty, tak więc nie wiem, czy w ogóle jest sens przyspieszać. Tam trochę pogadam was, zagadam i tak dalej, i tak dalej. No to jak było, tak już wiecie. Znaleźliśmy diamenta. I tak więc zakończymy ten odcinek po tym, jak go wykopiemy. No, jedno żelazo, drugie żelazo i trzecie i będziemy mieć diamencika naszego. Tak, mam nadzieję, że będzie tam większe złoże, tak żebym chociaż miał na kilof. Wiecie, tak trzy diamenty, hmm. jest dobrze. Dobra, mamy już to, teraz tak, U układamy tak. Gdzie patyki? Nie ma patyków! Patyki, patyki! Okej, okay, są patyki. Patyki, patyki, żelazo, jest kilof. Pach, pach, jest kilof. Idziemy po żelazo, idziemy po diamenty, idziemy po diamenty, szybko, 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 szybko. Żeby ktoś mi ich nie ukradł. Wiecie, taki Enderman przychodzi, pach, nie ma diamentów. Tu, 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 to było tutaj? No, tutaj, tutaj, tutaj. Tam, Pach. Da, da, mamy diamenty. O, ile diamentów? O, jaka bogata ruda. O. Jak miło. O, jeszcze więcej. Ile mamy? 9 diamentów. O, pięknie. O, ale super. Mamy 9 diamentów. Czekajcie, czy ja, jakbym go wyrzucił. Nie, nie, nie zaliczę. No, bo wiecie, tu jest osiągnięcie kolejne. Diamenty w prezencie. Rzucić diamentami w innego gracza, ale no, to nie mam jak zrobić. Zaklinacz musimy zejść głębiej, zbuduj portal do Netheru. Okej, okay. ale musimy mieć obsydian. A do tego potrzebujemy lawy. A jeszcze lawy nie widziałem, bodajże nigdzie. I szybko jej nie chcę zauważyć. Ale lecimy teraz szybciutko na górę. Chowamy te diamenty do skrzynki, żeby nikt ich mi nie ukradł. Chyba, że Edzio mi skrzynkę ukradnie, to wtedy jest problem. Ale nie może. O, to, oby, nie wiem. Szczerze nie wiem, ale raczej nie kradnie skrzynek. No wiecie, to było takie chamskie, przychodzi Edzio. Hmm, boje diamenty i kradnie mi skrzynkę. Wy też go słyszycie? jest? Chyba gdzieś tutaj. Tu go nie ma. Tu go też nie ma. Chowamy diamenty. Bezpieczne diamenty. dałałać OK, jesteśmy bezpieczni. Dobra, mamy diamenciki, tak więc zakończymy tym miłym akcentem szkieleta odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, możecie dać łapkę w górę, subskrybować mój kanał. Jeżeli jesteście nowi, trzymajcie się. Cześć.